Hej wszystkim! Z tej strony PG. I zgadnijcie co? O ile wszystko pójdzie po mojej myśli, dzisiejsza sesja z Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke będzie ostatnia, więc witajcie wszystkim! Brawa dla naszej drużyny pierścienia! Tak więc no, powiedziałem wcześniej, że podleveluję ich do 70 leveli, no nie? Ale pomyślałem sobie, żeby pójść nieco trochę ponad to, ponieważ ja teraz bardziej chciałbym się skupić na przejściu gry, więc z trenerami raczej nie będę się napierdzielał, chyba że to będzie bardzo, bardzo konieczne przy okazji. Simon masz najmniejszy level, Afro zresztą też, więc was też się podleveluje. Tak więc no, tak wygląda nasza drużyna. Myślę, że nikt poza Voldemortem nie nauczył się nowych ruchów. Tak mi się wydaje. Dla Voldemorta dałem Earth Power zamiast Omnus Wind, ponieważ to i tak kurde pewnie mi statów nie podwyższy, nie? A i przy okazji jeszcze Ancient Power mamy. Ale hej. Tak więc no, tak mniej więcej wygląda wszystko. I patrzyłem na moje zasady. Nie było nic napisane, że nie mogę używać legend, więc jakby ktoś miał jakieś wąty, to reklamacje nie do mnie. Tak więc no, zanim cokolwiek zaczniemy, powinniśmy może pójść na zakupy. Ile mam kasy? Jak to dobrze jest być bogatym. Dobra, więc w takim razie trzeba Firoła wyjść. Chwila, właśnie. Czy czasem Voldemort nie będzie mógł nauczyć się latać? W końcu ma skrzydła, nie? Może! Oh my fucking god! Nie muszę nawet tego robić! Dobra, Ancient Power wypierdala i tak mi się nie przydasz pewnie. Tak więc zajebiście! Będę mógł na samym pokemonowym szatanie latać, czyż to nie piękne? Lećmy w przestworza, panie ciemności! Zabijmy wszystko, co jest na naszej drodze. Tutaj chyba był sklep z ziołami. Uuu! Nie spodziewają się tego! Tak więc no. To chyba było tutaj. Przy okazji też shit się posprzedaje, więc sell. Co ja mam takiego do sprzedania? Oto. Skamieliny już mi do niczego niepotrzebne. W sumie niech będzie. Power anklety i tak dalej też wywalę, bo taki jak ile. Kurde, 100 chyba cię popierdoliło. W sumie to też mi się nie przyda. Dita nie mam. O, 5 tylko groszy? Kurde, chyba jaja se robisz. Muscle Band. Boost the power. O kurde, to czemu tego kurde nikomu nie dałem? Ja pierniczę. Zaraz trzeba będzie to ogarnąć. Mind Plate, Sharp Beak mogę 1. 50! Kurde, nie skończyłem! Tak więc no, co tam u was słychać? Kurde, aż 5 spell tagów, wypierdalaj! Niepotrzebne gówno. A walić będę wszystko sprzedawał, to co nie będzie mi potrzebne. Ponieważ no, u mnie wszystko jest okej. Mogę dzisiaj siedzieć cały dzień i grać w poki. Właśnie dlatego mam nadzieję, że dzisiaj ukończę całą grę już, żeby wszystko było skończone, nie? Z jednej strony fajnie się kończy, kurde, gry, nie? O, przecież to był amulet coin, do jasnej cholery, a ja to sprzedałem! Ale ze mnie matą! A właśnie, kurde, myślałem, że ja pierdzielę, wiedziałem, że coś takiego dostałem, ale nie ogarnąłem. No trudno. Tak więc no, jak już widzicie, kurde, pieprzone fejle na samym początku. Tak więc, no, miód wypierdalaj, magnes jeden mogę sprzedać, jeden Thunderstone też. Bright Powder zostawię. Tak więc, no, u mnie wszystko jest okej, tak mi się wydaje przynajmniej. To się zobaczy, czy wszystko będzie okej, nie? Wszystko zależy od tego, jak mi dobrze pójdzie ta gra teraz. Chwila, gdzie te... A, te proteiny i tak dalej, nie? Tutaj były. Żelazo i proteiny.
Akihiko by nie był zadowolony z tego, że sprzedaje takie cenne przedmioty, ale nie ma go w tej grze, więc niech spada, dobra. Baj. I przy okazji jeszcze muszę ten mój misterny plan w życie wcielić. Chwila. Ta. Jeszcze Energy Root parę. Dobra. I tak, muszę teraz lecieć do zwykłego sklepu. Najlepiej do tego tam, gdzie byłem, w tym mieście, gdzie to było. Hearthstone, tak? To tutaj jest ten hipermarket. Kurde, za bardzo Sino nie pamiętam. Nie grałem aż tak bardzo w pokemonowe gry od czwartej geny w górę. Nie, to nie było tutaj. Pastoria na pewno nie. O, tu tutaj było. Przy okazji nawet kropki były. Pokazywały, że byliśmy tutaj ostatnio. Całe szczęście, że coś takiego dali. Dobra. Tak więc mój zajebisty plan, który chciałbym wcielić w życie, jest antyłubufetowy. Tak, tak, zamknij gębę. Bye. Nie, nie to. Gdzie tutaj macie battle items? Ponieważ mówiłem, że to zrobię od samego tam, nie wiem nawet kiedy, ale wiem, że powiedziałem, że to zrobię. A kurde, tego nie robiłem. Więc może najwyższy czas, kurde, to ogarnąć, nie? Nie, kurde, gdzie wy? Na samym dole pewnie. Ja pierniczę. Od kiedy, kurde, na parterze w Pokemartach się sprzedaje przedmioty? No please. Tutaj się sprzedaje. Tak, chyba to tutaj było. O, siema, pało. Nie? Bye. Nie, kurde, same bezużyteczne listy, do jasnej cholery! Gdzie wy te... Chwila. Nie, oczywiście tutaj nic nie ma, do jasnej cholery, co to za bezużyteczne miejsce. Moment. Ty! Jeszcze ciebie nie ogarnąłem. Jest! Dobra! Tak więc, no. Mój zarąbisty plan jest taki, żeby ponakupywać trochę tych przedmiotów, no nie. I kiedy pieprzony łubufet będzie u mnie próbował nas zapierdolić, to wtedy... Oczywiście, no, łubufet bez naszych ataków niczego nigdy nie zrobi, nie? Tak więc dobrą strategią będzie to, że jak będziemy, kurde, czekać, aż mu PP będzie się kończyć do Destiny Bond, to podbufuje się naszego poka, nie? Zawsze na propsie taki plan. Fly. Rof coś od nas chciał, nie? Cynthia powiedziała ostatnio, jak byłem, czyli wczoraj w grze. Coś tam powiedziała, że pogada z profesorem Rowem i wydaje mi się, że trzeba do niego iść. O! Kurde, przestraszyłeś mnie! Czemu nie stój tak przed drzwiami? Maciek, wróciłeś! Ty, naprawdę nie jestem w szoku! Udało ci się, naprawdę! Moje serce nie waliło tak mocno przez 60 lat mojego młodego życia. Uważaj, żebyś nie trafił do szpitala, nie dostał zawału. Profesor zrobił dużo sprawdzania po tym, jak wyszedłeś. Naprawdę się o ciebie martwił. Skontaktował się ze znajomymi i szukał pomocy, ale... Maciek, jestem ucieszona, że jesteś bezpieczny. Witaj z powrotem, mój senpaju z moherowym beretem. O tak, jest coś, co chciałem ci powiedzieć. Te trzy Pokemony z Bajora powróciły do ich domów. Więc powiedz mi, jak tam u ciebie słychać? Co tam u ciebie słychać? Pokédex? Total 162. Ile odznak? Wow, już masz 7. To zostawia ci tylko salę w Sunny Shore. Czyli, no, jeszcze trochę nam zostało. No cóż, doszedłeś tak daleko. Dlaczego byś nie tam nie poleciał i nie dostał tej odznaki? No fucking shit, chciałem to zrobić. I czemu nie wyzwałbyś Ligi Pokémon? Żeby poszerzyć twoje horyzonty jeszcze bardziej i przy okazji też płakać jeszcze bardziej, jak ktoś ci padnie. No i tak. Już to wszystko? Żadnego, kurde... jeśli zobaczysz Cynthię, pozdrów ją ode mnie. Żadnego, kurde, żadnej nagrody, żadnego chuj ci w dupę wypierdalaj. Więc myślałam, te Pokémony, które spotkałeś, Maciek,
Czy były tymi, którzy... Czy to te, o których mówiono, że stworzyły region Sinnoh? Tak, prawdopodobnie. I cały kurde świat, ponieważ... No... Teraz Poki to pieprzeni bogowie, nie? Ech, dobra. Tak jak wiecie, ja już powiedziałem, że jeżeli chodzi o te legendy z Sinnoh i w sumie wszystko, co jest po czwartej generacji, no może poza piątą, tak jakby, no nie? Wszystko jest takie niedorzeczne, ja pierdzielę. Bóg i władca Arceus stworzył cały świat, no proszę cię. Muszę jakoś uważać, żeby... Wydaje mi się, że tutaj z trenerami się nie napierdzielałem, więc muszę też uważać, co tutaj robię. Chwila. Przy okazji uważania. Gdzie są moje repele? Powinienem też kupić sobie repele. O mój Boże. Te kurde... szukanie w plecaku przedmiotów. Cross poison, oto jest dobry cios. Cieszę się, że tutaj przylazłem. Kto może się tego nauczyć? Gdzie? Tutaj. Simon może tylko. Spoko. Zamiast Ancient Power. Ta. Walić to kurde i tak statystyk nie podwyższa kiedy trzeba. Pieprzone gówno zajmuje miejsce w inwentarzu. W skillsecie raczej. I tak jeszcze miałem dać komuś ten Power Anklet, czy jak to tam się zwało. Kompletnie zapominam o tych przedmiotach, które mam. Denerwuje mnie to. Chwila. Tutaj. Give. Dla Simona, co on trzyma? Focus Band, okej, okay. Pewnie i tak się kurde nie przyda. Ale hej. Give. Dla ciebie, właśnie. Nie ma to kurde jak śmierć legendy, czyż nie? Przynajmniej może będzie jakaś mała szansa, że przeżyje. Tak więc, o chwila. A no tak, przecież nie mamy Justina Bieberella. Więc kamieni nie rozwalimy tutaj. Coś mi się wydaje, że będziemy musieli go ogarnąć, jak będziemy szli do elitarnej czwórki, bo szczerze mówiąc, kurde, Victory Road w tej grze jest wkurzające przez TTM-y. Nie możesz się nigdzie ruszyć, a tu musisz kurde głaz rozwalić, a tu kurde głaz musisz posunąć, a tu kurde ściąć drzewko, mimo tego, że w jaskini drzewa nie powinny rosnąć. No nie, ostatnio to raczej lekka przesada, ale no, wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. Wkurzające, nic więcej. A, tutaj. Przy okazji, let's see, jakie tutaj itemki mamy. O, tutaj jest jakiś side quest z tą dziewczyną. Ona chyba zgubiła klucze czy coś, trzeba je odzyskać. Starpiece, super, sprzedam. Kurwa, wypierdalaj Windows! Cholera jasna, niechcący przycisk Windows wcisnąłem. Vice Grip, tak? TM03. Huge impressive pincers grip and squeeze the foe. Power 55, to najwyżej możesz, kurde, spadać stąd. Chociaż no, na początkowe etapy gry to jest dobry cios, ale jak na to, gdzie ja kurde jestem dzisiaj, to... walić. A i przy okazji, mam nadzieję, że wam podoba się Pikachu, którego sam narysowałem z pixelarta. Widzicie na zegarku. Pewnie do tej pory żeście zauważyli, ale no. Jestem taki powolny, że ciul. Let's go! Nareszcie żaden grubas mi nie blokuje kurde tego, drogi. Coś mi się zdaje, że Toksik nas tu zaatakuje. Nie mogę się doczekać. A i przy okazji, nowa droga, więc... To oznacza nowy przyjaciel! Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego! O! Zajebiście! Podoba mi się to, bardzo mi się to podoba. Tak więc, mój drogi kolesiu. W sumie nawet też wystarczył dwa levele, już będziemy mieli Typlosiona. Tak więc no! Hurra! Właśnie.
Kurde, gdzie ty odpierdasz, głupi Excel. Dobra. Route 222 Cyndaquil. Zapisz. Jakby ciebie tutaj nazwać. wiem jak, klasycznie. Nie wiem, czy ktoś pamięta tamtego Nuzloka, ale... Wir... Gi... Ju... Gdzie? Sz... O! Ale za tobą tęskniłem. Witaj z powrotem, tylko nie wiem, czemu ty jesteś taki malutki. Ale hej. Jego dusza przeniosła się z Nuzloka, z Pokémon Emerald, żeby mnie wspomóc tutaj, tak więc jeżeli ktoś padnie, to ja już wiem, kogo daję do drużyny. Oczywiście, no, bardzo duża szansa jest na to, że Virgiliusz trafi do mojego teamu, ale zależy też bardzo mocno, kto padnie. Wydaje mi się, że tu będzie jakiś ukryty item. O, może być. Tutaj niczego nie ma? Nie? Dobra, nieważne. Item Findera nie chce mi się wyciągać, bo kurde, nie chcę mojego Pikachu niszczyć. O, super. Razor Claw. Kurde, kolejny? Czy mogę jakoś wszystkich tutaj ominąć? Byłoby fajnie. Rock Smasha nie mam, więc to tędy na pewno... O, chwila, ciebie mogę ominąć. Tylko muszę... Nie zobaczyłaś mnie! Jestem jak cień! W sumie to tak jakby mam cienia w mojej... KURWA! Jebane drzewka! Oczywiście, że muszę iść cięższą drogą. Ta, dobra. Okej. Kurwa jebana! Fuck! No dobra, jedna walka może być. Zamknij ryj, wypierdalaj, ja nie śpiewam. W sumie to... dzisiaj przed tym... Venusaur! O ja pierniczę, ja to kurde przelewelowałem tutaj. Zmienię. Voldemort! Trzeba ciebie wypróbować. I co? Mam samego szatana w mojej drużynie. Widzisz, jakie ma ładne skrzydełka? Wiesz, co ty będziesz miał ładnego? Kurde, kleksa czerwonego, jak skończy z tobą. Uuu, bitch! Nie spodziewałaś się tego, te skrzydła są nie od parady. Potrafią latać, no! Jeszcze tylko Hyper Beam by się przydał i było I'm firing my laser! I tak dalej. Tak, moje poki są zarąbiste, nawet kurde, nie wiesz. O fuck, kolejny! Mogę jakoś to... Nie, oczywiście, że nie mogę. Co tutaj mamy? Pokémon Size Contest, walić to. Pikachu Fan Club. O, zajebiście, ja się kwalifikuję, na zegarku go narysowałem. Chwila, widziałem pikselki! Ha, udało mi się. Jestem spostrzegawczy. Pikachu. Pikachu! Pika! Czu! Pika! Co? Kurwa, to trener. Ty mała gnido, wykiwałaś mnie! Ja ci dam! Simon, bierz to gówno! A nie, mogłem Attack Order użyć. Ale to nic, chyba i tak jest na hita. Do widzenia. Ja pierdzielę! Te Pikachu są kurde... jakieś dziwne i straszne. Gadasz tutaj z takim, a tu wyskakuje ci mała dziewczynka. Przepraszam, ale ja z takich niespodzianek się nie cieszę. Nie jestem pedofilem. Ci kurde ciesz, że nie jestem mała. Jeżeli by ci się trafił taki Trynkiewicz, to o mój Boże. Pika! Pika.
Muszę ćwiczyć, by stać się prawdziwym Pikachujem. Dobra, a co ty mi takiego powiesz? Ha, idę na Pokémon Championship tylko moimi Pikachujami. Będziesz potrzebował dużo level grindingu, tyle ci powiem. Fuck this shit, Afro, ty masz 73. Idziesz kurde na czoło. Moje marzenie jest wielkie! Chciałbym walczyć z każdym Pokémonem na całym świecie. To kurde, musiałbyś... życia by ci nie starczyło. Przy okazji, dzisiaj herbatki nie mam. Idiot! Dzisiaj mam energetyk. Ptasi Jezusie, nie zabij mnie. Ktoś jeszcze kurde pamięta Twitch Play z Pokémon i te wszystkie memy, które to stworzyło? Ja pierdzielę, kiedyś to były czasy. W sumie jestem ciekaw, czy jeszcze są aktywni. Jesteś ziemnolatający, czy trującoziemny? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że ciebie rozwali, Rockslide, nieważne. No. Oktillery. O kurde, człowieku! Czy ty umiesz myśleć? Nie! I całe szczęście! To mi ułatwi zadanie. Właściwie ten Afro miał okazję nauczyć się Power Whip, no nie? To jest bardzo, bardzo potężny atak. 120 tego powera ma, ale kurde 80 chyba w celności ma. Więc no, ja powiedziałem, że nie, wiecie co, walić to kurde. Wolę, żeby ten Afro miał mega draina niż kurde Power Whipa, który na pewno będzie chybiał wtedy, kiedy mi trzeba będzie, żeby trafiał. Bez tej cholery, trafisz go? A propos, kurde, takich tematów? Nie, nie jesteś latający. Więc, no, idziemy, kurde, zaraz cię zgaszę. Tak więc przy okazji, która to... W sumie to na dzień dzisiejszy jeszcze nawet, kurde, nie skleiłem tych moich poprzednich części z Nuzloka, więc no. Dużo, kurde, fajnych rzeczy może się teraz stać. Co by było, jakby, kurde, mój dysk twardy odmówił posłuszeństwa. W sumie to by wszystko się poszło jebać, bądź co bądź, nie? Nieważne, kurde, od tego, czy bym to skleił, czy nie. Ale no, jednak te pliki dużo ważą, więc wolałbym to zrobić, a że... Wczoraj miałem te wykłady nocne, nie? Nocne, wieczorowe, chociaż to w sumie też jest noc, tak jakby. O! Nie! Ronald McDonald przyszedł się zemścić za Lomando! Yo, trenerze! Twoje Pokémony są Dobra, wiecie co, scratch that. Podobają mi się trzy muzyczki w tej grze i to jest, kurde, ta, którą zapomniałem. Twoje Pokémony są bezpieczne w ich kulach! Ale nie możesz zamaskować tej aury podważnej twardości, szczególnie mojego Onixa. Ups, przepraszam, powinienem się przedstawić. Jestem Ronald McDonald, jeden z elitarnej czwórki, no to ja pierdzielę, no to... żeś daleko zaszedł na tych fast foodach, no nie? Mam taką ideę, może tobie się to uda. Chodzi o naszego lidera. Naprawdę stracił jego entuzjazm ostatnio przez to, że było ostatnio bardzo kilku dobrych trenerów, którzy byli warci jego czasu. Wygląda na takiego znudzonego, spędza cały jego czas renowując salę. I wtedy stała się jasność, nie, ciemność, kurde. No, elektryczność buchnęła, korki. I to nie pomogło jego samopoczuciu. Wiesz, o co mi z tym chodzi, czyż nie? Musisz mu dać walkę tak gorącą, że normalnie gorętszą od Charizardów, bo one są najbardziej hot. Podgrzewają moje hamburgery tak jak trzeba. Te płomienie na ich ogonach są nie od parady. Zajebisty grill. Mój serwer discordowy mnie spaczył, wiem o tym. Nie musicie mi mówić. A jak nie wiecie, o co mi chodzi, to lepiej się nie dowiedzcie. Kurde nie, co ja robię? Na autostradzie biegam.
Chociaż nie, to jest bardzo fajne miasto, przyznam. Te co tutaj po tych co biegałem i rozwalałem moimi tymi krokami, to panele słoneczne. Można powiedzieć, że całe to miasto jest ekologiczne. To jest fajne, ale wiadomo, że kurde w naszym tym to by nie zadziałało, no nie, bo wielkie korporacje trzymają wszystkich w szachu i nie pozwoliłyby na to, by straciły tylko pieniądze. No i tak, proszę państwa, powoli wszyscy wymrzemy. Cóż to za kolorowe tematy do obgadania w grze o Pokemonach, czyż nie? Co my tu mamy? Sunny Shore Market. O, tu jestem ciekaw, co będzie. Yo, your Tangrowth. Musisz na nim pracować ciężej. Chwila, to w takim razie pokażę ci Rexia. On był ze mną od początku. Simon zresztą też. Effort Ribbon. A Simon? On też zasługuje na wstążkę. Nie, kurde, Simon nie chce. To w takim razie... Dobra, ty bądź na czele naszego party. Tak, you want to get it? A, ale nie masz seal case. Tak. Mniej więcej tutaj chodzi o to, że możemy dekorować nasze pokebole tymi specjalnymi efektami. Że jak tam powiem go Rexio, no nie, to jak pokeball eksploduje, to jakieś tam gwiazdki się pojawią czy coś. Można to kustomizować, nie? Ale to jest wkurzające, ponieważ jak dasz te sile dla poka, to nie możesz go wsadzać do peceta, więc dla nuzlockersów to jest bezużyteczne. Mimo tego, że fajny bajer. W sumie to nawet dla zwykłego gracza nie jest. O! Zgadnijcie, kto tam jest! Zaraz wam powiem, bo najpierw z nią pogadajmy. Jasmine! Te miasto po prostu powoduje, że czuję się jakoś w domu. Jest przy morzu i jest tu nawet latarnia. O, nie masz odznaki, powinieneś... jeżeli nie masz odznaki, to będziesz musiał się wrócić. Co ty gadasz? Twój Steelix jest bardzo twardy. W sumie twardszy od Onixa. Dobra, gdzie ta cholerna latarnia? Fajne jest to, że kurde oni dają od czasu do czasu innych ludzi z innych regionów, no nie? Bo jakby to powiedzieć... to pokazuje, że tak jakby wszystko dzieje się w jednym miejscu, nie? To jest bardzo fajne. Magnes. Kurde, ile ja już ich mam? Może to jest drugi już. Bądź co bądź, hej. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście nie mówię o pieprzonych fanserwisach na lewo i prawo, nie? To jest wkurzające. O, tu jest nasz lider. Kropki. Więc ty jesteś ostatnim challengerem przeciwko Sunny Shore Gym. Dobra, zdecydowałem. Jeżeli będziesz słaby, wyzwę Ligę Pokémon. Ja już skończyłem renowować salę, więc nie muszę tu być. Bardziej niż wszystko chciałbym mieć walki, które są naprawdę podniecające. Jako najlepszy lider w Sinnoh rozwalę cię wszystkim, czym mam. No to kurde szybko poszło jego przekonywanie, nie? W sumie z drugiej strony, co nam zostało do roboty, nie? Moim zdaniem... raczej jakby teraz dali jakiś dungeon czy coś poza Victory Road, to by było trochę przegięcie. Ale hej, fakt jest świetnie. Dobra, zaraz uzdrowiłem wszystkich. Hell yeah, wszyscy są zdrowi. Dobra. No to ludziska. Ostatni lider ugnie się przeciwko mojej sile. Gdzie kurde tylko jest tutaj sala? Gdzieś była, widziałem, że tutaj gdzieś była. O, właśnie. Tam widziałem Ronalda McDonalda kątem oka, którą blokował. O, jest. Yo, Hinniga nareszcie wrócił. Wygląda na to, że jest też bardziej zadowolony. Miałem przeczucie, że rozpoznałem twoją twardość. Jestem pewien, że jest podekscytowany tym, że będzie z tobą walczył. Pamiętaj to, co musisz zrobić. Hotshot. Daj im walkę, która jest taka gorąca, że normalnie, no, tak jak powiedziałem wcześniej.
Do widzenia. Nigdy cię więcej nie zobaczę. Znaczy no, zobaczę. To jest bardzo fajna sala. Już trzeba przyciskać przyciski i sobie zrobić drogę. Chyba zjebałem.